Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach realizacji zadania Książka o tym się mówi. Zadania dofinansowanego z projektu Partnerstwo dla Książki, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszymi gośćmi są dzisiaj profesorowie Bogusław Polak i Waldemar Handke. Panowie dziś będą rozmawiać, dyskutować na temat generała Władysława Andersa. Specjaliści w dziedzinie na pewno mają dużo do przekazania. Panowie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Znaczy specjalista to przede wszystkim pan profesor Bogusław Polak, który od lat pracuje nad dziejami armii generała Andersa i samej postaci. Ja zawsze powtarzam, że czas najwyższy, żeby pan profesor wreszcie sfinalizował biografię generała Andersa, która pewnie gdzieś tam w szufladzie jeszcze czeka na swoją kolejkę, bo to teraz będzie album o generale Andersie wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej. I w związku z tym, jeśli Państwo pozwolicie, to ja będę zadawał pytania może profesorowi, a potem będziemy starali się o tym rozmawiać. Mamy w tym roku dwie ważne rocznice. Pierwsza bezpośrednio związana z generałem Władysławem Andersem, czyli 50. rocznica jego śmierci. I druga rocznica 100 lat od cudu nad Wisłą, czyli udziału również generała Władysława, wtedy pułkownika Władysława Andersa, jako dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich w wojnie polsko-bolszewickiej. Profesorze, jak to było z początkami Władysława Andersa w drodze do Wojska Polskiego? Kwestia Andersa, jak... O, przepraszam. Witam Państwa serdecznie, witam kolegę Waldka. To nie jest tak, że powiedzmy sobie od razu ogranicza swoją rolę w badaniach nad Andersem, tak można odnieść wrażenie. Chcę Państwu w tym miejscu powiedzieć, że to, co stało się swego rodzaju dziełem wydawniczym Instytutu Genera Stefana Rowackiego, wydawnictwa Źródłowe, ten pomysł nie został do dnia dzisiejszego dogoniony, bo to jest, proszę Państwa, 5 tomów źródeł do... Tylko mówimy o bitwie Monte Cassino i Piedimonte. To jest w sumie 5 tomów, 4 wyszły, piąty jest w przygotowaniu. Ale to są jeszcze tomy. Korespondencja Sikorski-Anders. To są dzienniki czynności Andersa za lata 42-45 i wyłączony tom jako PO naczelnego wodza. To są tomy dotyczące wojska formowanego przez Andersa w Rosji w roku 1941-42. To są dwa tomy dotyczące walk o Ancone, dwa tomy dotyczące walk o Bolonię, przygotowany tom Armia Polska na Bliskim Środkowym Wschodzie. Oczywiście ciągle mówimy o tej samej formacji w sensie organizacyjnym. I wiele innych tytułów, ale przecież działalność Instytutu nie ograniczała się tylko do kwestii wydawniczych, bo takim ważnym momentem, my nie zawsze może to pokazujemy, nie zawsze to jest wskazane, to są kwestia doktoratów, że w tej chwili mamy za sobą 5 doktoratów w tym obszarze. Następne są w przygotowaniu, jak na przykład biografia generała Klemensa Rudnickiego, który korzeniami związany jest wpierw oczywiście z drugim korpusem, potem dopiero z pierwszą dywizją pancerną, jakby ukoronowaniem jego przeszłości bojowej. Ale takich przykładów możemy mnożyć.
Album o Andersie, który niebawem ma się ukazać. Myślę, że gdyby nie pandemia, to pewno on by już wyszedł, bo myśmy taką orientację mieli. Bo to jest, proszę Państwa, rozwinięcie albumu, któryśmy kilka lat temu zrobili i wyszedł ten album sygnowany przez Instytut w Lesznie i przez Instytut Sikorskiego i Politechnikę Koszalińską. To jest w zasadzie rozwinięcie, bo tam byliśmy, jak to Państwo wiecie dzisiaj z publikacjami, wszyscy nam opowiadają taką słynną bajeczkę o Jacusiu. Jacuś, tu pieniędzy nie widzę. I niestety także generała Andersa album, ta przypadłość dotknęła. Miał to być 500-stronicowy album, w sumie mieliśmy 314 stron, nam się udało wydać. Było to swego rodzaju wydarzenie, bo zastosowaliśmy kilka takich chwytów redakcyjnych, do tej pory niespotykanych, jak na przykład chwyty graficzne i tak dalej. Bardzo to się podobało. Najwybitniejszy zdawca i specjalista, i chyba autor najliczniejszych albumów, nasz kolega profesor Andrzej Kunert, naprawdę wyrażał się z ogromnym uznaniem o tym albumie. I teraz ten album jest rozwinięciem tego, który się ukazał, plus te materiały, które ze względów oszczędnościowych ukazać się nie mogły, plus nowy materiał, który po drodze pozyskaliśmy. Głównie to będą nasze zbiory prywatne, zbiory Instytutu, materiały pozyskane z kwerendy w Archiwum Instytutu Polskiego Muzeum Sikorskiego, Centralnego Archiwum Wojskowego, Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii i tak dalej. W sumie, proszę Państwa, ta dokumentacja jest przeogromna, ona jest nierówna ilościowo, bo na przykład do Rosji, do roku 1941-1942, do drugiej ewakuacji, to mamy zarejestrowane około, no myślę, że nie mniej jak 4-5 tysięcy zdjęć. Myślę, że więcej, ale zatrzymam się przy tej liczbie. Doszła do tego archiwum III Dywizji Strzelców Karpackich, 1800 negatywów i prawie 3000 zdjęć. Wybrać z tego, proszę Państwa, to jest naprawdę, naprawdę sztuka. Ale te zdjęcia, które są z referatu propagandy na przykład 6. Pułku, to już tu jest, powiedzmy sobie, problem pewnego wyboru, bo wszędzie są te ograniczenia. Ale mi się wydaje, że w cudzysłowie mnożenie tych tytułów, jeżeli na przykład wydamy generała Andersa, to czemu nie wydać kolejne wielkie jednostki drugiego korpusu, poczynając od 3., 5. Dywizji Piechoty, czy Dywizji Pancernej, drugiej Grupy Artylerii i tak dalej. Tu możliwości są ogromne. Ale ważne jest też rozłożenie akcentów. W tym sensie, że to jest, jak mówimy, obchodzimy różne rocznice związane z drugim korpusem. Ale tutaj rzecz, która bardzo często umyka historykom, umyka publicystom, to są te drogi do drugiego korpusu. Skąd to się wzięło? To czasem pokazuje się to w sensie dowcipnym, że to są lordowie, którzy przyjechali z Anglii, że to są Ramzesi, którzy przyszli i weszli do drugiego korpusu jako Brygada Karpacka, i ci, którzy przyszli z Rosji, najtragiczniejszej roli, bo przyszli boso, chorzy, zgnębieni chorobami, i z tego powstał największy związek operacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który w 1946 roku, kiedy zaczyna razić naszych aliantów, Brytyjczyków, i pod wpływem, nazwijmy to, propagandy komunistycznej wychodzącej z Moskwy, ale także na przykład od Józefa Broz Tito, dawnego przywódcy partyzantów jugosłowiańskich,
w tym momencie to jest, proszę Państwa, grubo powyżej 100 tysięcy żołnierzy. Grubo ponad. Zezwolono w sumie na 120 kilka tysięcy, a do tego jeszcze jak dodamy polskie osiedla we Włoszech, to jest naprawdę ogromna liczba. I wtedy dopiero jak przez optykę spojrzymy tym, czym kończymy, to zaczynają logicznie nam się układać poszczególne segmenty, etapy losów tego wojska, którego przywództwo niekwestionowanym, związanym boleśnie także swoimi przeżyciami osobistymi był Władysław Anders. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć o wyjątkowej roli generała Andersa, tak? Jako twórcy tej wyjątkowej armii, która chyba nie było w historii Polski drugiego takiego wypadku, żebyśmy mieli do czynienia z armią, która się składała z takiej dużej liczby ludzi stanowiących pozostałość po tym, co się udało uratować z Rosji. To, co Stalin próbował zrobić, czyli wymordować polską elitę, czego symbolem jest Katyń, ale przecież takich miejsc były setki i tysiące. To, co pozostało i co spłynęło do Buzułuku, do Tatiszczewa i do tych miejsc, gdzie formowała się Armia Polska w Związku Sowieckim, to z tego po wyprowadzeniu z Rosji, jak przez 50 lat wbijano Polakom do głowy z ucieczki Andersa przed walką, Anders stworzył coś, co było wyjątkowe w swoim wymiarze. Znaczy, jeśli Państwo spróbujecie tylko połączyć dwie rzeczy. Armię generała Andersa, potem drugi korpus, z czymś takim, co się nazywa Instytut Literacki w Paryżu. Z Giedroyciem i jego dziełem, które potem przez 50 lat kształtowało Polskę i polską opinię na Zachodzie. Giedroyć przecież stworzył Instytut Literacki, najpierw w Rzymie, potem przeniósł się do Paryża, za pieniądze, które dał mu generał Anders z funduszu żołnierskiego. To były składki żołnierzy drugiego korpusu, którzy zrzucali się na różne zresztą cele. Jak się analizuje kwestie finansowe, to można zobaczyć, jak wiele było różnych rzeczy, które finansowali. Akurat mnie najbliższy pułk 6 Pancerny Dzieci Lwowskich, którego dowódcą był pułkownik Motyka, leżący na naszym cmentarzu leszczyńskim, na przykład finansował przez cały okres Bliskiego Wschodu i we Włoszech polską szkołę kadetów w Barbarze w Palestynie. Co miesiąc żołnierze i oficerowie pułku odprowadzali ze swojego żołdu składkę, która szła potem do Barbary. I takich miejsc było, jeśli do tego dodamy całą strukturę wydawniczą, propagandową, kartograficzną, która wokół Instytutu działała, a jak do tego dodamy jeszcze, no macie Państwo, każdy kto był na Monte Cassino, to widział to i wie, o czym mówimy. To są artyści, którzy byli z generałem Andersem. I to jest to coś, o co zapytałem i chciałbym, żeby profesor Bogusław to jakby poszedł i rozwinął w tym kierunku, żeby pokazać właśnie tą wyjątkową rolę. Tą wyjątkową rolę i tą wyjątkową umiejętność generała Andersa rozumienia tego. Przecież ta mała Polska, która powstała na południu Włoch, ze szkołami, to przecież generał Anders popodpisywał porozumienia z Uniwersytetem w Rzymie, z Uniwersytetem w Bolonii, gdzie z frontu oddelegowywano żołnierzy do studiowania, żeby studiowali, bo Anders wychodził z założenia, że oni będą potrzebni Polsce. A po to, żeby dobrze służyć tej Polsce, to powinni być wykształceni. Jest ten dorobek, o którym mówi profesor Waldemar, jest czymś fenomenalnym. Proszę Państwa, rozważamy
takie pogłębione studia na temat to, co by szeroko można nazwać działalnością kulturalną, oświatową. Ona może przy bardzo takich chwytnych tematach jak militaria, może się wydawać, że to jest mniej ważne. To jest niesłychanie ważna sprawa. Proszę Państwa, ja byłem w stanie rzeczywiście głębokiego szoku, kiedy w dokumentacji Instytutu Sikorskiego natknęliśmy się na materiały dotyczące prasy drugiego korpusu. Szeroko pojęte pojęcie prasy. To nie jest tylko Orzeł Biały, to nie są tylko wiodące pisma wielkich jednostek, ale jest to nieprawdopodobna ilość tytułów, gdzie tutaj pani Chlap-Nowakowa przeprowadziła pewną wstępną analizę, bo na jeden określony kierunek sobie wybrała w analizie tej literatury. Ale przede wszystkim, jeżeli bibliografia, proszę Państwa, tej prasy to jest około 300 stron maszynopisu, to zastanawia, jaka ogromna rola do tego było przywiązana. Ilu ludzi do tego pozyskano. Z tej armii tułaczy wyłoniono ludzi, którzy skoncentrowali się na tym, żeby pokazać piękno polskiej literatury, polskiego języka, polskiej historii. Jest takie przedsięwzięcie drugiego korpusu, ona się nazywa Biblioteka Orła Białego. Nam się udało z tych 200 tytułów, które wydano do roku 900, ostatnie takie jeszcze sygnowane symbolicznie, to był 47-48 rok, ale definitywnie cykl kończył się w końcu 46 roku wraz z wyjazdem drugiego korpusu z Włoch. To jest, proszę Państwa, 200 tytułów. 200 tytułów, ale to jest tak na przykład, brzmi, no ale Krzyżacy są w 3 tomach, ale coś tam jest w 2 tomach, całe antologie, różnorodny materiał. Jak się przyjrzy, proszę Państwa, poezji, jaki to jest ogrom materiału. No, ktoś kiedyś napisał ciekawą rzecz, że gdyby Władysława Broniewskiego nie trapiły te problemy, które go trapiły osobiste, to pewno byłby najwybitniejszym poetą drugiego korpusu i polskiego uchodźstwa. Bo na pewno jest wybitnym drugiego korpusu. Proszę Państwa, tomiki jego poezji są porywające, bo my ciągle chcemy widzieć to przez ten pryzmat stalinizmu, przez te utwory, które nie wiadomo w końcu, czy on pisał, czy w stanie zamroczenia alkoholowego. To była u niego autentyczna choroba, trudno go o to obwiniać. Zmarnował się rzadki diament w poezji polskiej. Ale tak się stało. Takich zresztą ludzi jest wielu. No, takie losy smutne, jak Gustawa Morcinka, który w Sejmie PRL-u występował z wnioskiem o przekształcenie Katowic na Stalinogród. Kto to dzisiaj o tym wie? Mało kto tą sprawę. A był to jego osobisty dramat. Ja mam, powiedzmy sobie, takie bliskie na ten temat informacje, bo był przyjacielem mojego ojca. Więc stąd on się z nim dzielił tymi swoimi dramatycznymi wyborami, których dokonywał i z tymi, z którymi sobie nie mógł naprawdę poradzić. Ale proszę Państwa, to mówimy o Instytucie Paryskim. To przecież to owocowało potem przez wiele lat, bez względu na to, jakie były na przykład między Giedroyciem a Andersem były relacje. One, ale trzeba powiedzieć, że jakkolwiek one były twarde i trudno było Giedroyciowi Andersa do niektórych rzeczy i do niektórych osób przekonać, ale one ciągle nie były na poziomie agresji. One były takie na wyważonym obszarze, dlatego że mimo wszystko obydwaj adwersarze się szanowali. Takich momentów jest wiele. Proszę Państwa, szkolnictwo, o którym profesor Waldemar wspomniał. Ci na przykład polscy piloci, młodzi piloci, którzy szli do brytyjskich sił
lotniczych czy do lotnictwa cywilnego, to przecież oni w tym Heliopolis, to liceum lotnicze, uznane było za jedną z najlepszych szkół lotniczych na świecie. Liceum przy trzeciej dywizji strzelców karpackich uznane było za jedną z najlepszych szkół średnich ówczesnej doby w oświacie. To przecież wybitni znawcy, pedagodzy podkreślali. Ale takich przecież szkół były. Dzisiaj już, powiedzmy sobie, incydentalnie żyją panie, które były junaczkami, które były wtedy młodymi dziewczynami, które te szkoły wszystkie kończyły. Ale przecież tym tysiącom dziewczyn ta edukacja w tychże szkołach we Włoszech, część nawet kontynuowana później była w Wielkiej Brytanii, znowu dzięki pomocy finansowej ubogiej w końcu ubogiego polskiego uchodźstwa, zawdzięczała swoją karierę życiową. Ja pamiętam panią Marysię Siemaszkową, żonę wybitnego publicysty na uchodźstwie w Londynie, Zbyszka Siemaszki, autora kilkudziesięciu książek. Nie zawsze się z treścią może z tych książek zgadzamy, ale że pióro ma znakomite, to z tym się wszyscy zgadzamy. Ale wracam do pani Marii. Jak ona potrafiła o swoich nauczycielach mówić, jak ona potrafiła pani Lanckorońskiej, o innych powiedzieć, że to byli herosi edukacji, to byli ludzie, którzy poświęcili wszystko dla tej młodzieży. Ale oni inspirowani byli przez generała Andersa i przez jego najbliższe otoczenie. Bo ludzi, którzy wspierali generała w tych przedsięwzięciach, oczywiście nie zabrakło. Nie był sam w stanie oczywiście wszystkich tych przedsięwzięć zrealizować. To jest przeogromny dorobek i chcemy ten dorobek po prostu w najbliższym czasie także pokazać. Organizujemy seminaria poświęcone drugiemu korpusowi. Właśnie potem jest to wydawniczo dedykowane przez Instytut, Leszczyński Instytut imienia generała Stefana Grota-Roweckiego, pokazać nie tylko ten szlak bojowy, ale właśnie pokazać ten obszar. Takich zresztą elementów jest wiele. Potrafił na przykład jeden z naszych kolegów w przepiękny sposób pokazać jeszcze jedną kartę działalności Andersa, mianowicie na Niwie Harcerskiej. Ile poświęcił wysiłku z serca, aby odbudować wśród tych dzieci uratowanych z obozów, więzień, z Syberii, wywiezionych z wojskiem na Bliski Środkowy Wschód, harcerstwo, gdzie te drużyny działały, gdzieś po Afryce, gdzieś w jakichś zupełnie zakątkach, w dżungli, gdzie dzisiaj niektórzy tam docierają ze zdumieniem, stwierdzają, że są tu ślady, że tu działały w latach 45, powiedzmy 48-50, działały polskie drużyny harcerskie. Czy w Nowej Zelandii, nie mylić z tymi, którzy tam dotarli, z brygady Karpackiej. To są jakby zupełne kwestie. Można mnożyć w nieskończoność te działania, czyli jest to autentyczny przywódca polskiego uchodźstwa, tego najbardziej doświadczonego. Bo niektórzy mówią tak, ale co ty tutaj mówisz o tym, że tam zostało na zachodzie, powiedzmy sobie, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale 100 tysięcy wróciło. Ale ja wtedy odpowiadam, że proszę sprawdzić, kto wrócił. Wrócili ci, którzy wstąpili do drugiego korpusu wiosną, latem oraz w 1946 roku, na przykład żołnierze Wehrmachtu z Pomorza, Śląska, Wielkopolski, po czym wrócili do kraju w roku 1946-1947. I to jest ta liczba. Natomiast trzeba zapytać, ilu wróciło z Kresów? 3%. Ci, za którymi tęskniły matki, żony
dzieci nie wyobrażali sobie życia bez nich. I my te dramaty osobiste musimy zrozumieć. Ale generał Anders, to wiemy, nie stawiał najmniejszych przeszkód. To propaganda komunistyczna robiła. Kto chce, niech jedzie. Został odpowiednio wyposażony. Przede wszystkim, żeby nie raziło to, mundur był zamieniony, zabierał mundur, ale najczęściej w plecaku, w ubranie cywilne, żeby lądując na przykład w Gdyni, gdzie przechodzili bardzo takie rozmowy wstępne z służbami bezpieczeństwa komunistycznymi, no nie było to przyjemne, wielu z nich lądowało za drutami pobliskich obozów i o tym też trzeba powiedzieć, a niektórym no a po co to już, to było tak dawno, jest niepotrzebne. To jest tak samo, proszę Państwa, jak próbujemy na przykład przykryć to, że generał Władysław Sikorski organizował dla niechętnych sobie oficerów i polityków obozy odosobnienia ze słynną, słynną Wyspą Węży. To jest określony wstyd, bo to było inaczej. Prześladowanie Piłsudczyków przekładało się na złą opinię o generale. Miałem teraz możliwość recenzowania bardzo dużego tekstu na ten temat. To jest niesłychanie przykre, bo coraz częściej ujawniają się te rzeczy, że wobec tych, którzy byli przeciwnikami politycznymi generała Sikorskiego, wytoczono najcięższe armaty i krótko mówiąc po prostu ich prześladowano psychicznie, fizycznie, jak się tylko powiedzmy dało, między innymi przez te obozy. Byli tam nawet, proszę Państwa, powstańcy wielkopolscy. Był tam na przykład major Paluch, Wojciech Jedlina Jakobson, był major Orłowski i inni. To ja mówię tylko o kilku nazwiskach, które znamy, którzy dobrze tam w kość dostali, a niektórzy jak Paluch na Wyspie Wężów po prostu zostali, zmarli, bo w oddaleniu od kraju, w tej tęsknocie nie dali sobie rady i Paluch na serce na przykład umarł. To powoli przywracamy te rzeczy, ci ludzie wracają do Polski, ich prochy wracają. Ale pokazuję tutaj punktowo, zachęcony przez profesora Waldka, tylko niektóre elementy spojrzenia na to, że armia Andersa to nie jest tylko ta stukilkudziesięciotysięczna armia, ale to jest ta armia uchodźstwa, która w większej części zostaje w Wielkiej Brytanii i tam powiedzmy schodzi, zostawiając młode pokolenie w różnym stopniu związane korzennie z Polską, które nazwał w 1969 roku, przekazując na cmentarzu Monte Cassino polskiej młodzieży cmentarz Cassino pod opiekę, Anders nazwał ich młodym lasem. Piękne sformułowanie, młody las. To jest jeden z takich wielu elementów. Zapewne, Waldku, nie wyczerpałem nawet części, ale jest to jeden z parę takich ciekawych aspektów. Znaczy, niewątpliwie jest tak, że generał Anders miał tą zdolność, której brakowało Sikorskiemu, na co profesor Bogusław zwrócił uwagę. Anders potrafił się porozumiewać z ludźmi, nawet z tymi, którzy byli od niego różnili się z nim. Giedroyć wspominany tutaj jest tego jednym z przykładów, ale takich przykładów można mnożyć. Tutaj można pokazać od choćby sposób, w jaki traktowany był sam generał Anders, choćby przez ludzi z różnych stron ideowych, jeśli można użyć takiego określenia. Trzeba pamiętać, że generał Anders wywodził się z armii rosyjskiej, a potem w sposób przedziwny zupełnie, można powiedzieć, związał się z Wielkopolską. Związał się z Wielkopolską przez 15 pułk, pierwszy pułk ułanów wielkopolskich, potem 15 pułk ułanów poznańskich. Zresztą jego proporzec tego właśnie pułku, proporzec był na trumnie generała Andersa, kiedy chowano go na Monte Cassino. Tak. W 1970 roku. A Kiedacza nazywał synem. Tak jest, a Kiedacz, jeden z ulubionych jego
oficer ten, o którym... Syn prezydenta miasta Poznania. Tak, o którym śpiewali jego żołnierze, prawda, lepiej zdychać na dnie seracza, niż służyć u kiedacza. Prawda? Więc to pokazywało też jego sposób traktowania żołnierzy, ale to chodzi o to spojrzenie również w ten sposób na to. Człowiek, który wywodzi się z armii rosyjskiej, który przychodzi do Wielkopolski razem z generałem Dowborem Muśnickim, kiedy on obejmuje dowództwo nad powstaniem wielkopolskim, a potem buduje, to przecież Anders był jednym ze współautorów słynnego planu, niezrealizowanego planu operacji zajęcia Pomorza, tak, zdobycia Gdańska dla Polski, to też pokazuje. I to przedziwne zupełnie ten związek z Wielkopolską, człowieka, który może dlatego, że pochodził z północno-wschodnich Kresów, że studiował w Dyneburgu i że potem stamtąd poszedł do pierwszego korpusu, a potem przyszedł tutaj do Wielkopolski, spowodowało, że taki był ten związek i ta tradycja. Ale to pokazuje również to, o czym przed chwilą wspomniałem. Niedawno ukazała się też, a propos jeszcze wracając do tematu, generała Andersa jako patrona działalności oświatowej i kulturalnej, ukazała się taka monografia artyści generała Andersa. Dwa tomy. Rzecz niebywała, zupełnie pokazująca całą stronę właśnie tego, jeśli można użyć takiego określenia, patronatu generała nad artystami, których zbierał. To nie przypadkiem, jak Państwo popatrzycie na tą armię, to ona miała i swój teatr, ta miała i... Przecież, moi Państwo, żyjemy 30 lat w niepodległej Polsce i nie doczekaliśmy się filmu o dziejach armii generała Andersa. A za pieniądze żołnierzy generała Andersa został nakręcony film fabularny we Włoszech. We Włoszech został nakręcony film fabularny, Najdłuższa droga, taki był tytuł tego filmu, pokazujący historię armii generała Andersa od wyjścia z Rosji aż do Monte Cassino. I to zrobiono za pieniądze żołnierzy, z tych składek, o których wspominałem. Cinecittà, czyli to miejsce, które pod Rzymem, największe w Europie miasteczko filmowe, służyło za plan filmowy do tego. A my dzisiaj nie mamy filmu. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się takiego filmu. A generał Anders miał tą wizję, tak? Miał tą wizję, że to jest niezbędne, to jest potrzebne, tak? To nie przypadkiem dzisiaj mówi się, że jak ktoś jedzie do Włoch i nie był na Monte Cassino, to znaczy, że nie był we Włoszech. Tak? Tak Polacy traktują to. I można pójść dalej. Ja nie przypadkiem na początku wspomniałem o tym roku 1920, bo to jest kolejny ten punkt odniesienia dla nas, bo to 100 lat mija od cudu nad Wisłą, tego cudu, który doprowadził do tego, że Europa jest taka, jaka jest i że kozacy nie poili, ci od Budionnego nie poili swoich koni w Sekwanie, o czym marzyli, prawda? I w tym również generał Anders uczestniczył jako dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Profesor Bogusław jako specjalista nie tylko od generała Andersa, również od Powstania Wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego pewnie mógłby o tym mówić długo. Proszę, chociaż parę refleksji na temat tego wątku w życiu generała Andersa. Była rzecz niezwykle, niezwykle ciekawa, dlatego że kiedy Naczelna Rada Ludowa doszła do porozumienia z naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym Józefem Piłsudskim, żeby ściągnąć do Poznania dowódcę w randze generała, bo z całym szacunkiem dla majora Stanisława Taczaka uważano, że przy tworzeniu dużej struktury organizacyjnej, a myślano o konkretnej armii, najlepiej gdyby to był generał. I tuż nie wchodząc w genezę, dlaczego akurat generał Józef Dowbor-Muśnicki, bo budowano taką tezę, że
zazdrosny był o niego Józef Piłsudski, że widział w nim swojego konkurenta i tak dalej. Na pewno krytykanta, to nie ma wątpliwości, dlatego że Musiński, który przeszedł taką klasyczną rosyjską szkołę edukacyjną, zresztą podobną jak Anders, zaczynając od podstawowych szkół podoficerskich, oficerskich, Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Sztabu Generalnego we Francji, kursy w Wyższej Szkole Wojennej i tak dalej, wszechstronne wykształcenie. Taką samą ścieżkę, a przynajmniej podobną, miał generał Józef Dobor-Muśnicki. On ze sobą sprowadził 181 oficerów. I wśród tych oficerów był oficer, który zasłynął w pierwszym pułku ułanów polskich, pułku ułanów krechowieckich, szef sztabu dywizji i tak dalej, rzucający się w oczy młody major o uprawnieniach podpułkownika, który przyjeżdża około 10, na wezwanie generała Muśnickiego, przyjeżdża do Poznania już 10 stycznia, wchodzi do tak zwanego pierwszego kwatermistrzostwa, to jest taki pion operacyjny dowództwa głównego powstania. W końcu zostaje szefem sztabu i szefem tego pionu. I proszę Państwa, wtedy właśnie powstaje ta więź jego z żołnierzami wielkopolskimi. Ogromna sympatia. Proszę Państwa, znamy tylko jeden dokument z wizytacji pułkownika Andersa na froncie wielkopolskim w czasie powstania. A gdzie był? Oczywiście, proszę Państwa, tu gdzie jesteśmy, na froncie Podlesznym. I fantastycznie wypowiedział się o poszczególnych kompaniach, przyglądał się im na pozycjach, rozmawiał i opisał, że te kompanie powstańcze reprezentują najwyższy poziom organizacyjny. Dostała się pochwała majorowi Śliwińskiemu. Takich więzi było więcej. Pewno nie wszystko mamy, bo większość tej dokumentacji operacyjnej, daj Boże, nie zaginęła bezpowrotnie, że jeszcze się znajdzie, bo ja wiele lat temu udowodniłem, że to, co uznano, że zaginęło, to się potem znalazło. To jest kwestia tylko szukania. I jeszcze, żeby nasi sąsiedzi ze wschodu chcieli oddać to, co wyrabowali z archiwów, składnic archiwów niemieckich w Gdańsku-Oliwie, to pewno byśmy mieli więcej, bo koledzy, którzy byli w tak zwanej Wojskowej Komisji Archiwalnej w Rosji, to stwierdzili, że jest tam masa akt dotyczących Wielkopolski. Nawet, proszę Państwa, dotyczących wywiadu, kontrwywiadu, wielu innych ciekawych dziedzin i akt personalny, ale oczywiście o zwrocie ich nie ma mowy. To, co wróciło, to ja szacuję na 500 teczek, 600 może, nie więcej. Natomiast te najciekawsze, pomijam zupełnie oczywiście innego rodzaju dokumentację, którą sobie przybłaszczyli i nie zwrócili, ale to jest właśnie to, co dotyczy działalności tej operacyjnej Andersa. Ona jest znana właśnie poprzez ten plan, o którym profesor Waldek powiedział. Domniemanej, proszę Państwa, przygotowywanej ekspedycji armii generała Handlera, która z pokładów transportowców brytyjskich miała być desantowana w Gdańsku. Niektórzy, no ku ciesze środowiska, gdzie mieszkam, w Koszalinie, także w Kołobrzegu, no więc wtedy panuje radość, że w planie pomorskim także jest ujęty Kołobrzeg. Ja raz tylko się natknąłem taką informację, w końcu jest zresztą niepewną, ale niech będzie, jeżeli to sprawia miejscowym przyjemność, to czemu nie? Ładna, bardzo ładna tradycja. I proszę Państwa, to miało być hasło do wybuchu ogólnozaborowego powstania na terenie Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Czy ono w tym momencie,
w końcu grudnia, czy nawet w styczniu, czy nawet w marcu miało szansę powodzenia, jest to wątpliwe. Generał Muśnicki w swoich wspomnieniach, także w swoich wspomnieniach generał Anders, publikowanych na łamach londyńskiego przeglądu zachodniego, który miałem przyjemność ten dokument w zeszłym roku w Powstańcu Wielkopolskim opublikować. Proszę Państwa, pokazywał jedną z wielu możliwości stworzenia faktów dokonanych przed konferencją pokojową, która, jak wiemy, zakończyła się 28 czerwca 2019 roku podpisaniem traktatu pokojowego w Wersalu. Czy to by wpłynęło korzystniej na ten układ? Trudno powiedzieć, ale taki plan był tworzony z ogromnym zaangażowaniem szefa pionu operacyjnego dowództwa głównego, który, proszę Państwa, kiedy do Poznania na początku marca przyjechał Ignacy Jan Paderewski i poprosił o pomoc dla Lwowa, generał Muśnicki zgodził się, że tu jest szansa, że alianci na zachodzie nam to i owo dadzą, co zresztą się stało, ale trzeba pomóc braciom we Lwowie i grupy wielkopolskie kolejne wyjechały na wschód, odegrały bardzo poważną rolę na froncie, nazwijmy go lwowskim, Małopolsce Wschodniej. Skończyło się to ofensywą lipcową roku 1919 i definitywnym rozstrzygnięciem sytuacji militarnej na tym obszarze. Ale to strasznie dotknęło generała pułkownika Andersa i on poprosił o przeniesienie do linii. I wtedy stał się dowódcą tego właśnie pierwszego pułku ułanów wielkopolskich, który na prośbę prezydenta miasta Poznania, Jarogniewa Drwęskiego, został przekształcony na pułk ułanów poznańskich. I mamy na ten temat dokumentację w albumie, zresztą ją publikujemy. I to związało Andersa do śmierci z tym pułkiem, po ten akt symboliczny, kiedy żegnali go piętnastacy na cmentarzu Monte Cassino pod proporcem 15 pułku ułanów i trębaczem tegoż pułku. Tak samo była sprawa z Kiedaczem, uroczystości pogrzebowej. To związek był niesłychanie silny. On zresztą w Wielkopolsce taki sobie niewielki mająteczek kupił, którego rzadko korzystał, bo praktycznie jego bliskie związki z Wielkopolską kończyły się na początku lat 20., kiedy został skierowany na krótko do Warszawy, a potem na studia do Francji. Ale to, co przeszedł z tym pułkiem w wojnie z bolszewikami. Może, proszę Państwa, zgodzę się tutaj z naszym kolegą, profesorem Iliuszem Tymem, że nie miał szczęścia udziału w wielkich bitwach kawaleryjskich, jak na przykład w Komorowem, ale 15 pułk ułanów był kawalerią dywizyjną 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. U jej boku walczył w sposób niezwykle mężny i to spowodowało, proszę Państwa, że pułki tej dywizji, 58, 6, 7, 8, 3 Dywizjon Artylerii Konnej i właśnie 15 pułk ułanów zostały wyróżnione Orderem Virtuti Militari. Tak jak marszałek obiecał, przyjechał do Poznania w roku 1921 na polach grunwaldzkich 22 kwietnia, wręczył Virtuti Militari na sztandar, wypowiadając stosowną formułę, równocześnie odznaczając chyba 61 oficerów i szeregowych tego pułku, łącznie z Władysławem Andersem. Ale ważne jest to, co przy tej okazji w Poznaniu powiedział dwukrotnie. Tam w czasie wręczania i wieczorem w ratuszu poznańskim. Piętnastacy, tam gdzie byliście najlepsi. Nie znam drugiego takiego pułku, który takich czynów mógłby dokonać i historia przyznać wam musi rację. To trzeba pamiętać, że tylko
Tylko kilka polskich pułków kawalerii uzyskało Order Virtuti Militari na sztandar, a za II wojnę światową pułk dostał wstęgę, bo taka była procedura oznaczania, wstęgę za wybitne czyny na polu walki. Ten związek, jak powiedziałem, był do samego końca. Jeśli jak się spojrzy na zdjęcia, proszę Państwa, jeszcze ja pamiętam, jak walczyliśmy o odbudowę pomnika 15 Pułku Ułanów. Mieliśmy pecha, że odsłonięcie było we wrześniu 1982 roku w stanie wojennym, gdzie dwa dni wcześniej odebrano nam asystę wojska, kompanię honorową, poczet sztandarowy, orkiestrę, który zastąpiła drużyna harcerska z Musiny, fenomenalnie wykonując, proszę Państwa, ich orkiestra, przepraszam, ich i kolejarzy poznańskich, fenomenalnie wykonując marsz 15 Pułku Ułanów, to z żoną byliśmy i zaświadczamy, że tak po prostu było coś zupełnie nieprawdopodobnego. I tam, pod tym pomnikiem, jak długo byli sprawni fizycznie ułani z uchodźstwa, przyjeżdżali, są piękne zdjęcia z panią Ireną Andersową, z towarzystwem imienia 15 Pułku Ułanów, tam jest obecny kustosz na zdjęciach Tadeusz Jeziorowski, wielu innych. Też te zdjęcia, proszę Państwa, zamieszczamy w albumie, bo to jest pewna ciągłość tradycji. Dla mnie Anders jest takim, to jest taka typowa sylwetka żołnierza kawalerzysty. Miłośnik broni, koni, kobiet. Nie pił wódki. Co jest ciekawe, Anders nie pił wódki, Anders był miłośnikiem wina, co jest rzadkością. Ja nawet sprawdzałem to w lokalach, do których normalnie w klubach polskich chodził. Nie, generał Anders pił wino, więc był takim dość wśród generałów rarogiem, wyjątkiem. Ale proszę Państwa, przepiękna sylwetka. Jest takie zdjęcie. Stalin zrobił kilka prezentów dla Andersa. Były to dwa konie i zdezolowany samochód, jakiś taki Chevroleta czy coś tam, bardzo kiepski. Zostawił go generał Anders, po ewakuacji nie brał. Ale jest na tym koniu jednym od Stalina przepiękne zdjęcie na wspiętych tylnych nogach Anders na tym koniu. Zastanawialiśmy się, proszę Państwa, czy może na okładkę to zdjęcie nie pasuje. Ale znowu jakiś krytykant powie, to nie są wyścigi na służewcu, powiedzmy, żeby w ten sposób pokazywać. Ale mnie się wydaje, że jest to pewien symbol tej chwały żołnierskiej Andersa. Pogrzeb generała Andersa, to, a zwłaszcza uroczystość ostatnia, na której był na Monte Cassino, w sierpniu i przełom sierpnia i września roku 1969 roku, kiedy harcerzom przekazał opiekę nad cmentarzem i sztandarami znajdującymi się w Instytucie Sikorskiego, to było coś niesamowitego. Album zamykamy zdjęciem, proszę Państwa, młodzieży, Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy wyjechali z Polski w 1968 roku po marcu. I oni przyjechali na pogrzeb Andersa, delegacja młodzieży, dziewcząt, chłopaków, zebrali czerwone maki i złożyli je na grobie generała Andersa. Cóż więcej dodać? Dużo trzeba, żeby takie poczucie ważności tej osoby, jego znaczenia dla historii Wojska Polskiego, polskiej tradycji, historii Polski, takim gestem, w tak trudnych, skomplikowanych okolicznościach. Myślę, że to jest charakterystyczne i pokazujące, że był on wybitnym Polakiem wieku XX. Niewątpliwie tak jest. I sam cmentarz zresztą, to też warto podkreślić, tak, że to jeszcze jeden element do tego obrazu człowieka z wizją. Tak. To, moi Państwo, ten,
cmentarz zaczęto budować, kiedy toczyła się jeszcze wojna. To jest w 1944 roku, we wrześniu, zapadła decyzja o budowie cmentarza na Monte Cassino. Cmentarza, który stał się symbolem, tak jak mówiłem, czegoś wyjątkowego. Zresztą symbolika tego cmentarza, do którego dołożyli się artyści, o których wspominaliśmy przed momentem, kiedy mówiliśmy o artystach, którymi opiekował się generał Anders, to jakby kolejny element do tego. Jeśli do tego dołożymy to, o czym była tutaj mowa, o czym mówił profesor Bogusław w odniesieniu do stosunków do Poznańczyków, do Wielkopolan, to mamy jakby dalszy ciąg takiej niezwykłej sylwetki. Tu warto jeszcze przypomnieć, że w 20 roku generał Anders, znaczy pułkownik Anders wtedy jako dowódca 15 pułku zajmował Bobrujsk, między innymi twierdzę w Bobrujsku, która tak dla niego była symboliczna, bo przecież w Bobrujsku kapitulował pierwszy korpus. I tam się zgłosił do służby. Tam zresztą zaczynał swoją służbę w Wojsku Polskim. Tak? Więc to wszystko razem wiązało się w taką całość spinającą się. I do tego trzeba dodać jeszcze jedną. No, dla nas, dla Polaków, czy dla Polski rzecz mniej zaszczytna i mniej chwalebna, a mianowicie to, co stało się w 1945 roku, kiedy to komunistyczne władze odebrały generałowi Andersowi obywatelstwo polskie, tak, razem z grupą polskich generałów i oficerów. To no, można powiedzieć, że niestety nie najlepiej wypadał również w tym kontekście wicepremier Mikołajczyk, ówczesny wicepremier rządu polskiego, który również był jakby w tej inicjatywie. To jest kolejny element. To pokazuje, że również dla komunistów przez całe właściwie życie generała aż do roku 1970 był on takim symbolem Polski na uchodźstwie, tej Polski, która budowała swoje instytucje. I Państwu można powiedzieć, że gdyby nie generał Anders, gdyby nie jego działalność, właśnie ta okołowojskowa, czyli stworzenie wielu instytucji, które przetrwały i które funkcjonowały, od kół pułkowych poczynając przez tradycję Fundacji Sztandarów i wydawnictw, o których tutaj już była mowa, aż po w latach 60. inicjatywy, które podejmował jako przywódca polskiej emigracji, kiedy to tworzono na przykład Komitet Opieki nad Cmentarzem w Loreto, bo ten cmentarz był pierwszym, który był odnawiany, bo popadł, no powiedzmy, że szybko niszczał. I to generał Anders jakby znowu objął swoim patronatem i swoją opieką. Tych inicjatyw różnych, od Rady Trzech, aż po przywrócenie Urzędu Prezydenckiego, aż po udział w życiu politycznym, było wiele. I tych elementów w sylwetce generała, o nich też trzeba pamiętać. I myślę, że ten album, o którym profesor mówi, którego jest autorem, jest takim dobrym podsumowaniem, a ja dalej będę wracał do tego, od czego zacząłem i będę pytał, panie profesorze, kiedy będzie biografia generała Andersa? No, mamy nadzieję. No już w tej chwili, wiecie państwo, tak, jakby to powiedzieć, życie stwarza człowiekowi różne niespodzianki. Przygotowywałem materiały do tej wersji. Dyskutowaliśmy, jak powinien być obszernie rozbudowany wstęp, część tekstowa. I proszę Państwa, znalazłem swoją przygotowaną do druku książkę z 2006 roku, na której nakleiłem kartkę, że trzeba tu i ówdzie pouzupełniać
Tak jak pewien polski historyk XIX-wieczny Lelewel mówił, że przyjdzie ten i uwi pouzupełnia, no ale to ja powinienem zrobić. Przygotowałem biografię Andersa, schowałem ją głęboko do szafy i znalazłem ją 2 miesiące temu. Więc wiecie Państwo, to są rzeczy czasem nie do uwierzenia, ale to jest powiedzmy ostrzeżenie, jeśli sobie człowiek patrzy na swoją metrykę i zobowiązania, które sobie postawił, to nie ma wyboru, trzeba to zrealizować. Ale jak już mówimy o publikacjach, to jeszcze powiedzmy jedno, że Anders jeszcze miał jedną bardzo ważną rzecz. Cenił media, cenił pamiętnikarstwo, cenił wiele innych rzeczy. Proszę Państwa, jego wspomnienia bez ostatniego rozdziału opublikowane zostały na kilku kontynentach, nawet wydane są w języku koreańskim, w języku japońskim. Ja się o tym, że koreańskim, to widziałem na własne oczy. Japońskiego wydania nie widziałem, uwierzę jak zobaczę. Ale proszę Państwa, na przykład sprawa katyńska. Podstawowe pierwsze książki, które się ukazały ze wstępem generała Andersa. Ale teraz ciągle ukazują się nowe. Na przykład 2 lata temu z Włoch przywieźliśmy bez ostatniego rozdziału rozszerzone o różne inne publikacje, bardzo sprytnie przez redaktorów, w języku włoskim. Pisał wstępy do różnych wybitnych historyków na Zachodzie. Jest to rzecz, proszę Państwa, zupełnie nieznana. Ale trzeba przyznać, że Centralna Biblioteka Wojskowa zrobiła rzecz fenomenalną. Już po raz któryś została wydana bibliografia prac generała Andersa, jego książek, jego artykułów. Jeżeli patrzymy, że to jest kilkaset pozycji, to trzeba przyznać, że on doskonale zdawał sprawę i doceniał, jak to jest ważne. A zwłaszcza trzeba powiedzieć, że bez ostatniego rozdziału, co to miało być tym ostatnim rozdziałem, to wiemy, że wrócimy na Kresy Wschodnie. On tu myślał, to były te dwa hasła, Wilno i Lwów. Niektórzy próbowali potem po 1989 roku powiedzieć, panie generale, dopisaliśmy ostatni rozdział. Inni uważali, że ciągle jeszcze nie. Ale nie spierajmy się o detale. Ważne było to, co zostało zrobione. A teraz jest ważne to, co podkreślił profesor Wadek, co my tu nie gadać, tylko zrobić. Powiedzmy sobie, bo to jest po prostu, proszę Państwa, istota. Słowa uciekają. Publikacje, nawet jak przeczyta część osób, ma to swoje znaczenie. Ja próbowałem zorientować się, ile jest ważnych pozycji o drugim korpusie. Proszę Państwa, zbliża się to do 1000 pozycji. Do 1000 pozycji. A czy gdyby mnie ktoś zapytał, czy mamy syntezę drugiego korpusu, to my z czystym sumieniem odpowiemy, że nie, że jeszcze nie mamy. O filmach profesor Waldek powiedział. To, że raptem się ukazały zobaczyliśmy dwa filmy o polskich lotnikach, o Dywizjonie 303, to chwalebne, ale gdzie jest Norwegia, gdzie jest Afryka, gdzie jest, proszę Państwa, drugi korpus, gdzie są nasi lotnicy na wszystkich frontach, gdzie jest nasza marynarka wojenna, to wszystko jeszcze czeka na zrobienie. Mamy nadzieję, że my jeszcze coś zdołamy zrobić, a następcy dokonają reszty. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo.